Elo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z GTA Vice City, a to jest, z tego co mi się wydaje, odcinek numer 5. I tak by się też zgodziło. A zatem możemy zakończyć sprawę organizacyjną. I możemy wrócić do gry. Kurde, za każdym razem, kiedy wracałem przynajmniej wcześniej do Liberty City Stories, masz taki dysonans w postaci, zderzasz się z tą rzeczywistością, że jesteś w grze, w której musisz biegać na klawiaturce. Dobrze. Zainteresował mnie ostatnio temat. Mamy tak, do wyboru Martiego, albo mamy opcję pojechania do siostry, Louis, tej grubej, której jeszcze nie znamy, ale powiedział nam o tym Marty. Wiecie, co mnie najbardziej jednak dziwi? Skąd my tak właściwie mamy świadomość, gdzie mieszka ta siostra? Bo ona się ostatnio wyprowadziła, bo tam dochodzi do istnej patologii. Niczym... A i tam jest shotgun. Gdzie? Obrzyn. Taki sełetop. Te bronie się dziwnie nazywają. Tutaj jakiś skorpion, czy coś takiego. Czyli jakby to było coś zgoła innego niż to, co dostawaliśmy w Vice City. Ogólnie w Vice City było dużo broni, nie? Pamiętam. Kurde, cieszę się, że mogłem wrócić do tej gry. Nie nagrywałem już parę dni. So it seems I got some competition. What do you mean? Them damn cholos are trying to muscle in on my repo business. Polos. It's time I sent them a message. Grenades? I just want to make sure they hear what I have to say. I tak też to nazwę, granada. W następnym odcinku będę chciał poruszyć temat, z jakim zderzyłem się ostatnio. Tak, dla jaj. To co wam powiem? Nie wiem, czy po prostu bez okularów nie będzie mi kurde lepiej. Dobra. Aj! Sorry. Sorry. Co po tym materiale przetrę te okulary. Trzy furgonetki, ale czy ja muszę zabijać to w jakiś sposób? Jakiś taki sprytniejszy, w sensie... Aha. Podoba mi się to. To chyba silniejsze jest, nie? Nie. Akurat granaty ja lubię w ogóle w każdej części GTA. Jakoś po prostu. Zawsze daje się to jakąś opcję outplayu. Ja jednak jestem zdziwiony, że my cały czas, pomimo że tu już spędziliśmy chwilę czasu, nie mam dostępu. Nie mam dostępu do... Jak to się nazywało? Kurwa. Nie mam dostępu do ammunition. Aha, czyli teraz będzie po prostu gorzej, tak? Tutaj już wchodzimy pierwszy raz tak bardzo na północną stronę. Wcześniej tu cały czas się obracaliśmy wokół tych Kubańczyków co najwyżej. Aha, dobra. Możemy robić drive-by. W taki sposób. Kurde, dużo ich. Ten pistolet wygląda jakoś lepiej.
Wow. Widzieliście, co się stało z tym? Śmieszne jest to, że za każdym razem, kiedy kończymy misję, to nagle już policja nas nie interesuje. Patrzcie, tu były taksówki, tak? Tu chyba były taksówki. Ja jeszcze tu nie widziałem żadnej ukrytej paczki. Mnie trochę dziwi, że nie ma nic. Następne z GTA, znaczy następnie po Vice City, jak coś tak organizacyjnie powiem, będę grał w jakiegoś Need for Speed'a i nie wiem, czy to nie będzie Rivals. A po GTA będziemy grać w GTA 4 DLC, bo nigdy w niej totalnie nie grałem. I powiem wam szczerze, że już dzisiaj poczyniłem sobie, wiecie, bo robię shorts i TikToki, generalnie tam, wiecie, minutowe filmy o tematyce, też w dużej mierze GTA, z drukarnią. W dużej mierze tematyka GTA. Kurde, nagrałem dzisiaj 30 wokali. Myślałem, że się pożygam. Pod 30 shortsów. Tym również pod tą, jak i, pod tą część GTA, jak i Vice City Stories. Liberty City Stories, przepraszam. To mi się wydawało, że gdzieś jest kamizelka. A nie, to nie tu, przepraszam. Dobra, i mamy Murphy'ego. I u niego też będziemy to kontynuować. Kurde, jakoś średnio pamiętam, że było takie pole. Jak to nazwać? Kempingowe? No ciężko powiedzieć, no. Ciężko nazwać coś takiego. Wyobrażacie sobie coś takiego w Polsce? Paradoksalnie, jak sobie popatrzycie na wiele rzeczy, to w Polsce aż tak źle nie jest. Aha, to jest za tym. Nie, to chyba było coś takiego, tylko bardziej opuszczone. Chociaż w 84 roku w Polsce... No właśnie. It's time to diversify my inches, Vince. Vic. Whatever. We're going into the whoring business. We're gonna take over place up yonder. Once we're in, it's party time. Yes, siree, boy. I just got me an inch I need scratching. Shame you're queer, boy. I might have tossed you a bone. Thanks. But I don't need you tossing my bone. Just get up there and clean the damn place out, Vince. Vince. No jakoś tak szacunku zbyt dużo od niego nie dostajemy. A to zawsze tak jest, że zaczynamy grę, jesteśmy traktowani jak śmiecie, ale się cieszymy z tego wszystkiego, bo się później będziemy piąć po szczeblach kariery wszelakiej albo żadnej. To miejsce mnie zastanawia o tyle, że tu mogę, że być albo jakaś paczka, chociaż ja kurde, no żadnych paczek nie widzę. Albo jakaś paczka tu będzie. Patrzcie, jak to jest pusto za tym. To tak nie było w tym Vice City. Tu bardziej piasek dominuje, a tam beton dominował w większej mierze, tak mi się wydaje. To miejsce oczywiście znam, bo to był szał zabijania. Wiem o tym. A tu był taki karabin śmieszny. I tego karabinu... Tu nie ma. Czy my w tym sklepie... A właśnie, to jest Ammunition. Wybraną broń. Stabi shotgun. Skorpion. Ej, patrzcie, tu ceny są praktycznie żadne. Nóż motylkowy. Ej, fajnie. Nie było takiej opcji. W ogóle dla mnie szczytem w tym, w GTA Vice City, taką głupotą był sklep z narzędziami, gdzie można było kupować jakieś tam pierdoły, nie? Czyli to takie... Kurde, zobaczcie, że przez 2 lata w tym Vice City się tak dużo zmieniło? Ktoś kojarzy tą mapę, tą flagę, która jest...
Oh. To jest jakieś ugrupowanie polityczne w tym, jak to się nazywa, w Stanach, ale myślę, że zresearchuję to na następny odcinek po prostu. Tyle. Wow. Patrzcie, coraz bardziej na północ się wybijamy. Także i mapę trochę więcej poznajemy. Tu bym chciał się trochę zakręcić i zobaczyć, czy coś tu jest ciekawego. W stylu, czy nie leży jakaś broń, bo chodzi mi o to, że u tych hejtanczyków tutaj tu też powinniśmy się dosyć długo kręcić. A tu jakaś kamizelka czy coś, świadomość znalezienia jej. Kurde, wydawało się to większe w Vice City, nie? Tu jest taksówkarnia, przepraszam, to ja źle wcześniej powiedziałem. Ta gra jest pusta, totalnie. Tu był taki budynek piętrowy, z tego co pamiętam. To chata tej cioci, która jest od hajtynczyków. Tam już nie wiem. Bug będzie mi kazał strzelać? Tak się zastanawiam po prostu. Proszę. Bo tu jeszcze hajtenczyków nie widać. A holos to są Meksykańce, tak? Po prostu. Fajne było to, że jak się przynajmniej strzelało w San Andreas, to przynajmniej ten poziom skilla wlatywał, nie? Także coś z tego było. Tak, to był fajny aspekt. No. O, dziwkę zabiliśmy. Łóżka niszczymy. Aha! I co, będzie to naszym... Wreszcie... na sprzedaż. Dobra. Gdzie jest ten znak? Proszę, są holosy. No dobra, i gdzie jest ten super znak? No ja nie widzę żadnego znaku. Albo jestem matołem. Wow, patrzcie co to jest. No wygląda V8. No wygląda zajebiście. I graficznie, i... w każdym aspekcie. Wygląda po prostu dobrze. Może tam po prostu była wiadomość, że tą posiadłość kupuje Marty i tyle. Dobra, my tak jak u Martiego robiliśmy tę misję, tak róbmy je nadal. Czyli jak widzicie, odblokowaliśmy tutaj opcję związaną z nieruchomościami jakąś. I tutaj widzę, że też będzie trochę więcej dla nieruchomości. I ammunition. Także to są już jakieś kroki milowe. A te mafie się zmieniają, bo później to właśnie Kubańczycy. Chociaż Kubańczycy powinni być w tej grze. Bo w grafice jakiś był. Jak on się nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał już ten ziomek. Ten, co o jajach ciągle gadał. Z każdym razem przychodzę tutaj właśnie w taki sposób. Do samochodu. Patrzcie, spróbujemy coś zrobić takiego. A, bo tutaj nie potrafi się wspinać ta postać, tak? No trudno, no, ale pływać potrafi. A CJ to akurat potrafił dużo. Potrafił się wspinać i tak dalej.
drukować. How high can you jump, boy? Boy? Oh, you're pretty tough. You inbred piece of white trash. Why don't you come down here and ask me that again, huh? I ain't scared of you. Oh, yeah? Then why is your voice cracking, boy? All right, enough. I ain't scared. You stop disturbing the goddamn neighbors with this bullshit? I'm just saying. I pay you to help me, not to argue. You hear? Myślę, że on mógłby znaleźć lepsze kontakty, good. Dużo. Now. W ogóle skąd my go znamy? A, kazali nam tu przyjechać po prostu. Serio, słyszeliście to? Znaczy widzieliście to? Kurde. Ach. Straszne jest to. Bez komentarza. Kurde, w tej grze są płacia pustego terenu, który nie jest zupełnie zagospodarowany. Tu jest ten... Jest jakiś bar. Właśnie jest dużo takiego niezagospodarowanego terenu, który nie oferuje dosłownie nic. I mnie to trochę denerwuje. Bo ani paczek, ani broni, ani niczego. Tak właściwie. Nic. Te parę broni, które znamy i wiemy, gdzie są, no to tyle. Ale na przykład, że na tych dachach nic nie ma, strasznie dziwne. Tu też nic nie ma. Prócz tego, że jest jakiś zaułek między blokami. Moje miniaturki zostały zrobione. Dostałem message. Vice City Stories. Zobaczcie. Czy tu była pizzeria, czy gdzie ona była? Jak daleko w ogóle muszę iść? No dobra, kawałek. Możemy nawet przejść na piechotę i myślę, że świat się nie zawali. A sklepy są zupełnie inne tutaj. Tu pamiętam, że była jakaś taka krwawa misja z Pejtańczykami. Pieta na piechotę? Kurde, chodzi o to, że ja też z jednej strony to trochę... Tu nic nie ma, to tak, po prostu ta gra jest pusta, jak taka wydmuszka, po prostu jak... Nie jest lalka matrioszka, że z jednej wychodzi druga. Jest po prostu puste, jak paczka lejsów. Pchana pieprzonym powietrzem. Ma nic. To mi się nie podoba. Cholo. Uratuj dziewczynki. Na północ najpierw. Myślę, że mogłem wybrać coś szybszego. Ale chyba już za późno. Stereo. Serio, ona walczy? Serio, ona ma Uzi? SD. Czyli co, my burdel będziemy zakładać, czy co? Londyna. Nawalają tymi SMG. Był taki kod do GTA San Andreas, gdzie można było właśnie wymusić, aby przechodnie mieli bronię i na przykład chodzili wam takie ran... wczytaj.
Głowę mu ucięło? Widzieliście? Dobra, przy tym ostatnim... Przy tej ostatniej... Jakim cudem mój samochód przeżył to? Właśnie tu już któryś raz mam taką sytuację, że te samochody są po prostu... niezniszczalne. Pyski, tu zakładamy burdel. Gra po prostu wymusiła to, żeby nasz samochód był po prostu... niezniszczalny. Nie, on kopci. No ale tamten... wybuch powinien już go zniszczyć. Ja się kurde zgubiłem jak... szczeniak. Ja się zgubiłem jak szczeniak. Service, ladies. Take it easy, girls. Look after yourselves out there. I fajnie. Zrobiliśmy kolejną misję. Dobrze, wiecie co? Ja myślę, że w następnym odcinku po prostu trochę pozwiedzamy i może w taki sposób byśmy postąpili. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i dzięki za oglądanie. Cześć.